Panie Burmistrzu, jesteśmy tuż po wydaniu przez Sąd Okręgowy w Kielcach postanowienia w trybie wyborczym. Czego ono dotyczyło i jak ono brzmi? To postanowienie dotyczy protestu, który nasz komitet wyborczy złożył w sprawie wywiadu, którego w TKN24 udzielił pan Wojciech Owczarek. On, mówiąc o polityce gminy w zakresie gospodarowania odpadami, stwierdził, że da się łatwo obniżyć cenę, stwierdzając przy okazji, że po pierwsze gmina ma najwyższe w powiecie stawki za odbiór odpadów, a po drugie, że ta jego propozycja obniżenia ceny za odpady mogła być sfinansowana przez sortowanie odpadów na składowisku, ponieważ dzisiaj to przedsiębiorcy odbierają niesortowane odpady, dosortowują i oni na tym zarabiają. W obydwu przypadkach są to rzeczy nieprawdziwe. I to trudno zrozumieć, dlaczego taką oczywistą nieprawdę powiedziano, bo jeżeli wyższe i to znacząco stawki za odbiór odpadów są w gminie Gowarczów, w gminie Ruda Maleniecka, to przypominam, że w najbliższym otoczeniu politycznym pana Wojciecha Owczarka są pan burmistrz Gowarczowa i mógł mu łatwo powiedzieć, że u niego te stawki są wyższe. Podobnie jest z panem Leszkiem Kucą, wójtem gminy Ruda Maleniecka. To nie była rzecz, której nie można było sprawdzić. Jeżeli chodzi zaś o drugą kwestię, czyli sortowanie na składowisku. No cóż, od 2016 roku mamy w Końskich profesjonalny, zbudowany za pieniądze unijne, zakład zagospodarowania odpadów komunalnych i również w tym przypadku była rzecz powszechnie znana, ponieważ przy przygotowaniu tego projektu brali udział i pan Cichocki, który jest dzisiaj w sojuszu z panem Owczarkiem, i pan Kubała, który jest dzisiaj kandydatem na radnego do powiatu. Więc to są rzeczy, które albo wynikają z pewnego niechlujstwa w przygotowaniu kandydata, albo, no, nazwijmy to delikatnie, niekompetencji, albo są wyrazem złej woli. W każdym bądź razie sąd w całej rozciągłości tę tezę przyjął i postanowił, że pan Wojciech Owczarek ma sprostować te informacje, podając, że są one nieprawdziwe. To nie jest jeszcze wyrok prawomocny. Jest instytucja odwoławcza do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, więc pewnie nie zdążymy usłyszeć tych przeprosin i sprostowań przed ciszą wyborczą, ale ten wyrok jest już wydany, więc można powiedzieć, że w tej sprawie przynajmniej sprawiedliwości stało się zadość. Ja sądzę zresztą, że wielu kandydatów uczestniczących w wyborach ma świadomość procedur związanych z trybem wyborczym, stąd na przykład no, bardzo podziwiam czujność pana Eryka, przepraszam bardzo, Ernesta Kruka, który swój spot zawierający mnóstwo rzeczy ocennych, nieprawdziwych, krzywdzących dla gminy, wyemitował w takim czasie, że w trybie wyborczym przed wyborami nie da się tego zaskarżyć. A chciałbym tylko powiedzieć państwu, że tezy, które zostały w tym spocie wygłoszone, były przedmiotem jego interpelacji w 2021 roku. Uzyskał na to bardzo, bardzo drobiazgową odpowiedź. A na dodatek sprawa była w postępowaniu w koneckiej policji i prokuraturze, ponieważ wpłynął tam donos o bardzo podobnej treści, anonimowy. I decyzją zatwierdzoną przez prokuratora policja odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na brak znamion czynu zakazanego czy przestępczego. Więc sprawa była badana, sprawa była na różnych polach prześwietlana. A na dodatek, jeżeli chodzi o kluczową sprawę, czyli sposób pozyskania przez gminę pawilonów pałacowych po południowej stronie ulicy Partyzantów i Glorietty, to decyzja zapadła uchwałą Rady Miejskiej i za tą uchwałą głosowali również radni, którzy dzisiaj są kolegami na liście pana Ernesta, więc ich mógłby również zapytać, czy aby oni nie brali udziału w, jak twierdzi, bardzo złej decyzji.